Model Z Flip od Samsunga to smartfon, który dostarczył wielu osobom powód, by zmienić swój dotychczasowy telefon na urządzenie dostarczające zupełnie nowe doświadczenie z użytkowania. Praktyka pokazała, że przed serią Z Flip stoi jeszcze wiele wyzwań, zanim stanie się on bardziej przystępnym i rozpowszechnionym wśród ludzi produktem. Jednym z dotychczasowych niedomagań, które odbiera pełną przyjemność z użytkowania, jest fabrycznie naklejona na ekran folia, która pod wpływem pracy elastycznego panelu potrafi się miejscowo odkleić, a przedostające się tam powietrze tworzy nieestetyczne pęcherze. Serwisy w ramach gwarancji oferują jednorazową, bezpłatną wymianę, ale co zrobić, jeśli wkrótce minie okres gwarancji albo po prostu chcielibyśmy nabyć taki smartfon i wiedzieć, jakie są alternatywne rozwiązania. W tym celu postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie folii ochronnych firm trzecich i sprawdzić, czy można taki ewentualny problem rozwiązać w przyszłości samodzielnie. Do dzieła! Nasz test przeprowadzimy na najnowszym modelu Z Flip 4, wyposażonym w fabryczną folię o lepszych właściwościach, która ma ponoć lepiej znosić trudy eksploatacji, a czy tak będzie, przekonamy się pewnie jeszcze przed końcem tego roku, gdyż w przypadku poprzedniego modelu wieści o pierwszych takich problemach napływały już po kilku miesiącach od daty premiery. Naturalnie, jeśli Wasza folia spełnia swoje zadanie i nie zdradza oznak zużycia, nie zachęcamy Was, abyście specjalnie ją odklejali. Usunięcie folii nie jest czynnością trudną, ale warto pamiętać, by nie podważać jej ostrym przedmiotem, który mógłby uszkodzić powierzchnię ekranu. Wystarczy praktycznie jedno pewne pociągnięcie i po chwili folia opuszcza nasz ekran. Wprawdzie nie mieliśmy w rękach poprzedniej, ale ta wydaje się być zaskakująco sztywna i sprawia wrażenie solidnej. A teraz spróbuję nakleić podstawową folię dostępną na rynku i sprawdzę, jaki to przyniesie rezultat. Przecieramy ekran mokrą ściereczką, a następnie poprawiamy całość suchą szmatką. Teraz wielki finał. Musimy oderwać folię, spryskać ją żelem i umieścić ją na ekranie, który również uprzednio należy spryskać żelem. Folia w kontakcie z dłońmi wywołuje wrażenie dalekie od tego, jakie miałem, gdy trzymałem tę od Samsunga. Jest bardziej wiotka i niełatwo operuje się nią w trakcie przymierzania do ekranu. Jako że moje zdolności manualne są na zatrważająco niskim poziomie, uznałem, że wszystkie niedoskonałości nadrobię przy użyciu dołączonej karty. Producenci często podkreślają, że należy odczekać czasami nawet dobę, zanim ostatecznie folia ułoży się na ekranie, ale pierwsze efekty w moim wykonaniu nie dały raczej wielkich nadziei na lepsze jutro. Żeby ponownie nie kalać Waszych oczu, poprosiłem o pomoc jedną z tych dzielnych kobiet, która tworzy załogę pancernika i której dłonie mają więcej taktu i wyczucia niż moje niezgrabne gałęzie. Zuza zresztą studiuje techniki kosmetyczne, więc możemy zaufać jej precyzji. Wspólną przygodę zaczęliśmy w towarzystwie marki Whitestone, która wyposaża nas w mokrą i suchą ściereczkę, naklejkę przeciwkurzową, szpatułkę do usuwania bąbelków i to, co działa najbardziej kojąco na strapioną duszę, czyli widok ramki instalacyjnej. Standardowo zaczynamy od przetarcia ekranu na mokro, następnie poprawiamy szmatką na sucho, opcjonalnie możemy wspomóc się także naklejką przeciwkurzową. I tutaj zaczyna się coś, co nie jest tak intuicyjne, jak mogłoby się wydawać. Otóż na widocznej ramce należy odpowiednio zaczepić folię, by jej górna część była skalibrowana tak, abyśmy mogli skupić się na prostym naklejaniu od dolnej partii w kierunku tej górnej. Zamierzenie jest słuszne, ale praktyka pokazuje, że nie jest to wcale tak proste, jak moglibyśmy sądzić, i ostatecznie poszliśmy na żywioł. Niestety pierwszy efekt jest daleki od ideału i z naszego doświadczenia płynie jednoznaczny morał, że należy bardzo skrupulatnie zapoznać się z instrukcją, zanim przystąpi się do działania.
Kiedy ujrzeliśmy zawartość zestawu od Ringe, odetchnęliśmy z ulgą, bo im prostszy skład zestawu, tym większa szansa, że nie będziemy musieli uciekać się do niepotrzebnej kombinatoryki. Standardowo oczyszczamy ekran najpierw na mokro, a potem na sucho. Następnie przykładamy arkusz folii i tutaj pierwszy raz doceniamy sposób, w jaki należy ją zaaplikować. Otóż podkład folii jest podzielony na dwie osobne części i każdą z nich będziemy usuwać osobno. Dla uzyskania najlepszego efektu należy wspomóc się dołączoną szpatułką, która będzie rozprasowywać wszelkie nierówności. I tu, ku naszemu zaskoczeniu, cały proces przebiegł relatywnie szybko, sprawnie i bez cienia frustracji, a pierwsze efekty przyniosły nam naprawdę sporą satysfakcję. Zresztą sami zobaczcie. Ostatnią marką, jaką przetestowaliśmy, jest Panzerglas, którego zawartość pozwoliła nam uwierzyć, że powtórzymy sukces poprzednika. Ekran naszego redakcyjnego Z Flipa chyba nigdy wcześniej nie doczekał się aż tylu kąpieli naraz. Oczywiście wszystko poprawiamy dołączoną suchą szmatką. Nasza motywacja wzrosła na tyle, że postanowiliśmy usunąć wszędobylskie drobinki, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Szybkie przestudiowanie arkusza folii i okazuje się, że mamy tutaj dokładnie to samo rozwiązanie co w egzemplarzu od Ringe, więc czujemy napływającą radość. Folia pomału integruje się z ekranem, a my czujemy się, jakbyśmy nienagannie obkleili folią całą bryłę sportowego auta. Oto jest. I don't know, but I'm still gonna be doing it professionally. I'm gonna take it somewhere. Kilka szybkich poprawek i folia jest niemal idealnie nałożona. Spędzenie dłuższej chwili ze szpatułką na pewno wyeliminuje pojedyncze pęcherzyki powietrza. Nasza praktyka pokazała, że folie od Ringe i Panzerglasa są najbardziej przyjazne użytkownikowi, przez co najłatwiej się je nakłada i przynosi to nadspodziewanie dobre efekty. W kolejnym etapie Zuza w ciągu kilku tygodni przetestowała obie folie w trakcie codziennego użytkowania telefonu i oto jej ostateczny werdykt. Przetestowałam folię Panzerglasa i Ringe na tym telefonie. Aktualnie mam naklejoną Ringe. Różnice są delikatne, w sensie Panzerglasa jakoś milej mi się odczuwa. W sensie ten materiał jest troszeczkę według mnie milszy w dotyku. Ale przede wszystkim w Ringe ciężej mi się przesuwa palcem po tej folii, bo on się lekko zacina. Nie jest to może jakoś bardzo zauważalne, ale jest wyczuwalne. I tak generalnie to jest tyle. Jedynie, o czym ostrzegam, pamiętajmy proszę, że folie są od chronienia, od zarysowania, więc radziłabym nie rzucać tym telefonem, bo bardzo dużo kosztuje. Plus, bardzo polecam etuiko z bizonkę. A zatem jeśli Twój Z Flip zacznie zdradzać pierwsze oznaki słabości, a Twój wzrok pochwyci miejsca odklejającej się folii, to masz pewność, że jest to sytuacja, z której można wyjść obronną ręką. Jeśli Twój telefon nie jest już objęty gwarancją i nie chcesz się z nim rozstawać, nawet na chwilę oddając go do serwisu, możesz zawsze pokusić się o zakup folii ochronnej i jej samodzielną aplikację. A jaka ostatecznie folia przypadnie Ci do gustu? O tym już zdecydujesz sam, a nam pozostaje polecić ofertę naszego sklepu. Link do przedstawionych folii znajdziecie tradycyjnie w opisie tego filmu. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze doświadczenia ze zginanymi ekranami. Do zobaczenia!